Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj powiemy sobie troszeczkę o zabiegach wyszczuplających. Zbliża się wielkimi krokami wiosna, potem lato. Nie wiadomo, jak będzie z podróżami w tym roku, ale mam nadzieję, że większości z Was uda się wyskoczyć na szybkie wakacje. I jak się przygotować do tego sezonu bikini, mam Wam zamiar zaraz powiedzieć. Zapraszam do oglądania. Okej. Tych zabiegów wyszczuplających jest bardzo dużo na rynku, bardzo, bardzo dużo i ja nie będę Wam omawiała stricte każdej maszyny, która jest na rynku, bo siedziałabym tutaj chyba z 4 godziny, jak nie więcej, ale podzieliłam to sobie na takie dwie główne kategorie, czyli na maszyny, które działają typowo high-tech, czyli daną konkretną energią, i maszyny, które działają bardziej na zasadzie masażu podciśnieniowego. Zaczynamy sobie od tej drugiej kategorii, czyli od Endermorogi, IQ'na i innych tego typu zamienników, które mają za zadanie działać właśnie na zasadzie masażu podciśnieniowego na powięź, i to ma powodować ujędrnienie. Jak i również mogę do tego grona zaliczyć Lymphasteam, czyli wszystkie kombinezony, które mają za zadanie drenować nam, czyli powodować drenaż limfatyczny naszego ciała. O tym też mówiłam tydzień temu w odcinku, gdzie komentowałam zabiegi, które wykonuje Małgorzata Rozenek w programie Rozenek Studnie Chudnie, więc jak najbardziej Was zapraszam do tego odcinka również, podlinkuję go na dole. Słuchajcie, wszystkie te maszyny tak naprawdę są bezpieczne, w takim sensie, że nie ma żadnej energii, więc są bezpieczne na przykład dla kobiet, które karmią. Czasami też niektóre gabinety wykonują endermologię taką dla kobiet w ciąży, jednakże jest to zupełnie inna endermologia, musi być zgoda lekarza prowadzącego i też nie wszyscy chcą się w to bawić, bo mimo wszystko kobiety w ciąży, no nikt nie chce jakby brać na siebie tej odpowiedzialności. Jednakże są gabinety, które to robią. Szczególnie właśnie u młodych mam, które mają problem, że puchną im nogi, jest to takie dosyć nieprzyjemne. Wszystkie te zabiegi polegają na właśnie takim masażu powięzi, przez co ma nam usuwać podskórną wodę z organizmu, ma nam zagęszczać skórę, poprawiać jakość skóry, jakby mobilizować fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny. Jak najbardziej, słuchajcie, problem jest z tym taki, że w tym momencie na rynku jest bardzo dużo tych sprzętów, tak jak powiedziałam. Tak jak w przypadku drenażu limfatycznego, to jest chyba najbezpieczniejsze, co może być, bo tutaj nam się złego nic nie powinno stać, to drenuje maszyna, maszynę się ustawia na konkretne parametry, nawet jeżeli ktoś przykręci troszeczkę za mocno, przysłowiowo mówiąc, to po prostu ten kombinezon się rozepnie, nic się złego nie stanie. Jeżeli chodzi o endermologię, ja na endermologiach pracowałam kilku. Ostatnią endermologią, na której pracowałam, był Allianz. I jaka jest różnica między Allianzem a Integralem, czyli tym modelem wcześniej? Słuchajcie, Integral od osoby, która wykonuje ten zabieg, wymaga o wiele więcej włożenia siły. Allianz jest o tyle fajny, że on nie powoduje rozciągnięcia skóry. Bo teraz to jest tak samo jak z masażem bańką chińską. W momencie, kiedy masujemy bańką chińską, czy w momencie, kiedy masujemy integralem, czyli tym starszą endermologią, nie powinno nas to boleć, na takiej zasadzie, że nas to tak boli, że nie jesteśmy w stanie wytrzymać, i nie powinny się pojawiać siniaki. Jeżeli pojawiają się siniaki, jest to źle wykonany masaż i może doprowadzić na dłuższą metę do rozciągnięcia skóry. Dlatego trzeba tego pilnować. Nie wszyscy, którzy wykonują zabiegi endermologii na integralu, o tym wiedzą. Dlatego fajnie jest poszukać miejsca, gdzie jest Allianz, dlatego że Allianz jest na tyle bezpieczny, że nie da się zrobić krzywdy Allianzem. Allianz też jest o wiele bardziej przyjemny dla osoby, która ma ten zabieg wykonywany. Trwa dosłownie dokładnie 40 minut ten zabieg i jest po prostu bezpieczniejszy. Są bardzo fajne efekty również, jak przy integralu, ale osoby po prostu nie muszą, że tak tujmy, cierpieć, bo czasami na tych endermologiach robi się to tak mocno, robiło się to tak mocno, że po prostu te kobitki to aż wręcz zagryzały zęby na fotelu, a to nie o to chodzi. Więc to jest jedna rzecz, że jeżeli już chodzicie na endermologię, to pamiętajcie, żeby ta endermologia nie była robiona aż tak mocno, że macie potem wylewy i siniaki na nogach. Wiadomo, że jeżeli ktoś ma tendencję do siniaków i wystarczy się gdzieś delikatnie puknie, stuknie i ten siniak się pojawi, to przy takiej endermologii delikatnie robionej
Nawet te siniaki się mogą pojawić, więc no to nie jest jakaś wielka tragedia, ale pamiętajmy, że musimy mieć to w tyłu gdzieś w głowie, że to nie powinno nas boleć. Nie powinniśmy czuć po prostu, że ktoś nam odrywa skórę od kości, bo to jest w ogóle bez sensu. Więc to jest gdzieś tak, trzeba to mieć gdzieś z tyłu głowy, jeżeli chodzi o takie masaże. Takie zabiegi nie powodują chudnięcia. Takie zabiegi jedyne co powodują, to mogą nam tą skórę fajnie zagęścić, ujędrnić i spowodować, że rzeczywiście gdzieś ta woda podskórna z tego organizmu, pozbędziemy się tej wody podskórnej. Często właśnie po endermologii, że endermologia jest dobrze zrobiona, to chce nam się siusiu po zabiegu, tak samo jak drenaż limfatyczny, zawsze po drenażu chce nam się siusiu, jest to normalne, bo po prostu nasz organizm pozbywa się tej podskórnej wody. Ale nie są to, broń Boże, zabiegi, które wpływają w jakiś sposób na komórki tłuszczowe. W żaden sposób one na nie nie wpływają, nie zmniejszają ich objętości, czyli teoretycznie nie można tego podciągnąć pod zabiegi wyszczuplające, są to zabiegi stricte ujędrniające. Jeżeli chcemy, żeby był jakikolwiek efekt tej endermologii, to dobrze jest połączyć to z jakimkolwiek ruchem. W przypadku osób, które ćwiczą dużo z ciężarami, które mają zbite mięśnie, które potrzebują takiego fajnego masażu, i w przypadku drenażu, i w przypadku endermologii jest to bardzo fajna alternatywa. Ale dla osób, które stricte chcą zabiegi wyszczuplające, to endermologia nie jest zabiegiem wyszczuplającym. Kolejnymi zabiegami są to zabiegi, które wykorzystują high-tech, czyli wykorzystują energię fali radiowej, ultradźwięków, podczerwieni. Z tym, że jeżeli chodzi o podczerwienie, mówiłam o zabiegu Zafiro, właśnie w filmiku o zabiegach ujędrniających, które są nieinwazyjne, to właśnie mówiłam o Zafiro. Zafiro jest świetnym zabiegiem, ja go bardzo lubię. Jest to zabieg, który świetnie działa, ale jest to zabieg typowo ujędrniający skórę, który też raczej nie można powiedzieć, że będzie w jakiś sposób wyszczuplający. W momencie, kiedy na przykład mamy pelikany, czyli mamy tutaj luźną skórę bez nadmiaru tkanki tłuszczowej, albo nad kolanami, on bardzo fajnie działa. Ale jeżeli chodzi o jakieś takie zabiegi wyszczuplające, no to średnio na jeża. Wszystkie inne maszyny, które wykorzystują ultradźwięki, falę radiową, jak najbardziej, są to zabiegi, które są zabiegami mającymi na celu zmniejszenie objętości adipocytów, czyli naszych komórek tłuszczowych. Wszystkie te zabiegi powodują po prostu selektywne podgrzewanie danej partii ciała, przez co dochodzi do zwiększenia metabolizmu w środku komórki tłuszczowej, w środku adipocytu. Przez to, że podgrzewamy, zmienia się też skład chemiczny tej komórki na glicerol i kwasy tłuszczowe i właśnie to powoduje to przyspieszenie metabolizmu i mamy tak zwany efekt wypacania się, czyli efekt pęcherzykowy, to się nazywa efekt pęcherzykowania, pęcherzykowy, czyli komórka traci swoją tłuszczowa, traci swoją objętość przez to podgrzewanie. W momencie, kiedy to podgrzewanie jest na tyle intensywne i silne, może dojść nawet do rozpadu, czyli śmierci tej komórki. Jednak jest to raczej, naprawdę musiałoby być to dosyć duże parametry. Pamiętam, w ondzie właśnie, która ma za zadanie niszczyć komórki tłuszczowe też za pomocą m.in. ultradźwięków, właśnie to jest też taki efekt, że powoduje rozpad tej komórki właśnie poprzez zmienienie jej składu chemicznego. I teraz tak, jak najbardziej te zabiegi fajnie działają, ale są to zabiegi, które mają za zadanie zmniejszyć objętość w danych partiach ciała, w których ten zabieg był wykonywany. Czyli w momencie, kiedy na przykład mamy uporczywy tłuszcz poniżej pępka. Dużo z nas ma taką oponkę poniżej pępka, bardzo ciężko jest z niej zejść. Jak najbardziej można sobie taki zabieg zrobić, czyli jest to miejscowe. Trzeba pamiętać o tym, że w momencie, kiedy ta komórka się wypaca, to te wolne kwasy tłuszczowe, które się uwalniają, one magicznie nie giną. One są magazynowane w naszej wątrobie. I jeżeli po takim zabiegu nie wydatkujemy tej energii, czyli nie pójdziemy na spacer, nie pójdziemy na bieżnię, nie pójdziemy na kijki, na rolki, na rower, na cokolwiek, czyli nie zwiększymy nie zmniejszymy naszego zapotrzebowania kalorycznego, to wtedy to z powrotem się ulokuje w komórkach tłuszczowych i tak naprawdę jest to do niczego robota. Trzeba o tym też pamiętać, dużo osób o tym nie wie i nikt o tym nam też nie mówi, że po takim zabiegu dobrze jest troszeczkę tą energię zwydatkować albo w tym dniu zmniejszyć troszeczkę zapotrzebowanie kaloryczne.
żeby po prostu nasz organizm to spalił, a nie z powrotem, żeby to wróciło w to samo miejsce, bo efekt będzie marny. Trzeba też pamiętać, że nasz organizm w ciągu doby jest w stanie spalić określoną liczbę kalorii. I w momencie, kiedy robimy kilkanaście partii naraz, to tak naprawdę nie ma żadnego sensu. Bo te wolne kwasy tłuszczowe, które się odłożą w naszej wątrobie, nawet gdybyśmy poszli na maraton, to nie jesteśmy w stanie ich po prostu przerobić w takiej wielkiej, aż w takiej ilości. Dlatego mówi się, że jeżeli chodzi o takie zabiegi wyszczuplające, powinno się ograniczyć dziennie do dwóch partii, a ja nawet bym powiedziała, że jeżeli jest to jedna duża partia, czyli na przykład mówimy o pośladkach, no to pośladki, jeden pośladek, drugi pośladek. No przecież nie zrobimy jednego pośladka, żeby drugi był inny niż ten pierwszy, więc robimy dwa jednocześnie, więc to jest dosyć duża powierzchnia. Też tkanki tłuszczowej na pośladku jest dosyć dużo, więc ja bym się ograniczyła do jednej partii dziennie, żeby rzeczywiście ten efekt był miarodajny. Więc to też trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy. I to samo jest przy kriolipolizie, o której zaraz Wam powiem, bo to też jest ważne, jeżeli chodzi o sprzęt, na którym tą kriolipolizę wykonujemy, a też kilka pytań w komentarzach na temat tej kriolipolizy już miałam, więc chciałabym to też wyjaśnić na wstępie. Więc tak, musicie o tym pamiętać. Jeżeli idziecie na zabieg, ktoś Wam mówi: pani kochana, my zrobimy wszystko, ręce, przód, tył, plecy, brzuch, nogi, pośladki, wszystko, to po prostu chcą Was zwyczajnie naciągnąć na kasę, bo takiego efektu nie będziecie mieć. Raz, dwa, żeby rzeczywiście ten zabieg miał sens, trzeba tą skórę bardzo mocno podgrzać, trzeba utrzymywać tą temperaturę 41 stopni na skórku przez minimum 10 do 15 minut. Uwierzcie mi, że to jest strasznie męczące. Naprawdę to jest strasznie męczące, dlatego jeżeli nawet taki zabieg mamy robiony, to więcej niż dwóch partii, uwierzcie mi, raczej normalny człowiek nie jest w stanie wytrzymać, bo po prostu jest mu gorąco, jest mu już niedobrze, jest zmęczony, więc nie ma sensu robić wszystkiego naraz. I tak jak powiedziałam, żaden z tych zabiegów nie zastąpi Wam ani diety, ani ćwiczenia. To jest uzupełnienie, które można stosować w takich opornych miejscach, albo na przykład ktoś ma problem z bryczesami, niektóre panie z brzuchem, niektóre panie mają problem z wałeczkami. No każdy ma inne miejsce, gdzie rzeczywiście chciałby się tego tłuszczyku pozbyć, a on jest po prostu oporny i mimo naszych ćwiczeń i wypacania i męczenia się na siłowni i diety, to i tak on jest, więc to są zabiegi po to. To nie są zabiegi, które spowodują Wam, że nagle schudniecie całości swoich obwodów. To tak nie działa. I chciałabym, żebyście po prostu to wiedziały, bo nie ma takiej maszyny. Niestety, jeszcze. więc tak. Przechodząc do kriolipolizy. Słuchajcie. Kriolipoliza jest to zabieg bardzo fajny, moim zdaniem najbardziej który daje najfajniejsze efekty z tych wszystkich zabiegów, o których Wam mówiłam. Jest to zabieg, który ma na zasadzie wymrażanie komórek tłuszczowych i jest on zupełnie, no można powiedzieć, że on nie jest najprzyjemniejszy, ale nie jest bolesny. Ale znowu zasada jest taka sama, co przy zabiegach właśnie wcześniejszych, czyli również po takiej kriolipolizie fajnie jest albo zmniejszyć zapotrzebowanie nasze kaloryczne, albo pójść na jakiś spacer, pójść na rolki, siłownię, cokolwiek, na cokolwiek, naprawdę. I też warto jest wiedzieć, żeby maksymalnie robić dwa obszary zabiegowe. W momencie, kiedy na przykład robimy boczki, to zrobić tylko boczki tego dnia i nic więcej. Ja miałam taki przypadek, przyszła do mnie pani, która powiedziała, że ona by chciała zrobić kriolipolizę na boczki, na brzuch góra-dół, na pelikany, na wewnętrzną stronę ud, pod pośladkami i to wszystko tak naprawdę, żeby zrobić najlepiej w jednym tygodniu. Słuchajcie, to jest bez sensu. To jest bez sensu, bo po prostu to nie zadziała tak, jak powinno działać. Na to miejsce, że jeżeli naprawdę mamy oporny tłuszcz, to mówi się, że można robić kriolipolizę to 3 razy z odstępem miesięcznym, to wtedy ten efekt jest naprawdę bardzo fajny, ale co jest najważniejsze, to żeby po tym zabiegu przez 4 dni prowadzić dietę niskotłuszczową, bez takich cukrów prostych, głównie opierającą się na białku i na warzywach. Więc to jest bardzo ważne i pić dużo, przynajmniej 2 litry wody, czyli dobrze nawadniać organizm i wtedy w połączeniu z jakimś tam ruchem rzeczywiście będziemy widzieć niesamowite efekty. Dla mnie kriolipoliza daje naprawdę niesamowite efekty. Co jest bardzo ważne przy wyborze urządzenia i gabinetu, to pytajcie się proszę, czy ta kriolipoliza, czy przy zabiegu kriolipolizy używane są maty. Dlaczego? Dlatego, że mata
Nie wszystkie urządzenia potrzebują mat, a mata jest niezbędna w momencie, kiedy dana maszyna schładza tkankę w temperaturze poniżej zera, czyli poniżej, zazwyczaj jest to minus 5 do minus 8 stopni Celsjusza i wtedy taka temperatura utrzymywana przez 35-45 minut jest w stanie nam jakby zniszczyć te komórki tłuszczowe i wtedy będziemy widzieć efekty. Jest bardzo dużo sprzętów, które mają za zadanie nam tą skórę zassać i one niby ją wymrażają, ale utrzymują temperaturę dodatnią, bo inaczej by było odmrożenie. Kryolipoliza jest to zabieg dosyć trudny też dla osoby, która przeprowadza ten zabieg, dlatego warto sobie wybrać takie miejsce, które będzie świadczyło naprawdę usługi wysokiej jakości i będzie miało przeszkolony personel, dlatego że nieraz i nie dwa były osoby, które przychodziły z innych gabinetów z odmrożeniami. Bo na przykład mata była źle położona, bo na przykład gdzieś się bąbelek dostał pod matę i już w tym miejscu, albo w momencie najtrudniejszej jest zrobienie brzucha, bo jest pępek też trzeba odpowiednio zabezpieczyć, bo w innych przypadkach naprawdę może dojść do odmrożenia oraz, co jest też bardzo ważne, jeżeli maszyna jest dobra i jak już mamy matę, to też po zabiegu kryolipolizy powinna być od razu przeprowadzona fala uderzeniowa, żeby rozbić tkankę, żeby potem nie porobiły się zrosty. Jest to wprowadzanie stanu zapalnego. Słuchajcie, takie wymrażanie jest naprawdę poważne. I to daje naprawdę dobre efekty w momencie, kiedy mamy naprawdę dobrą maszynę. Więc miejcie to proszę na względzie, wybierajcie dobre miejsca, nie patrzcie tylko i wyłącznie na cenę, bo jeżeli chcemy już zrobić sobie taki zabieg i chcemy, żeby on przyniósł jakikolwiek efekt, to też pamiętajmy o swoim bezpieczeństwie. Dziękuję Wam dzisiaj za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam rozjaśniłam, że Wam powiedziałam dużo fajnych rzeczy, o których wcześniej nie wiedzieliście. Proszę, zasubskrybujcie mój kanał, dajcie kciuka w górę i widzimy się za tydzień. Pa!